Dzień dobry, jesteśmy. Kolejny dzień na Live Balance Kongres. Jest ze mną wyjątkowy gość Olga Palka. Tak, cześć Paweł. Dzień dobry. Słuchaj, na ten dobry początek, ja bym cię poprosił dosłownie o parę słów na swój temat, czym się zajmujesz, co cię tutaj sprowadza i przechodzimy do rozmowy, która mam nadzieję, że będzie bardzo wartościowa. Na pewno, bo też ja mam do ciebie dużo pytań, więc <grym> na pewno będzie wartościowa. Więc z reguły to ja jestem właśnie po tej drugiej stronie mikrofonu, ponieważ prowadzę swój kanał. Wcześniej czy w ogóle cały czas można mi było spotkać na arenie biznesowej, dlatego że prowadziłam klub biznesowy ogólnopolski. Prywatnie, tak jak i ty, jestem tutaj połączona ze sportem, ponieważ od czwartego roku życia mam 31 lat, tańczyłam towarzysko uh -huh. I teraz prowadzę dwie szkoły tańca swoje na Śląsku uh -huh. i po na w Małopolsce, tam też stąd, stąd jestem. No, i właśnie moją gdzieś tam główną inspiracją jest poznawanie ciekawych osób, prowadzenie mhm. z nimi wywiadów i uczenie się od mądrzejszych od siebie, mhm. więc dlatego tutaj jestem. I Life Balance Kongres to jest troszeczkę innego rodzaju wydarzenie, jak sam widzisz, mhm. bo biznes ma to do siebie, że nie warto i nie można czasami mówić o jakichś niewygodnych prawdach. Ja zawsze mhm. mówię, że ten kanał mój powstał z potrzeby serca. Bo wcześniej to był kanał stricte biznesowy, to prowadziłam właśnie mm -hmm. dla, dla klubu, z którym współpracowałam. Natomiast e, dzisiaj wygrzebuję brudy z, wie, z szaf przedsiębiorców. Mm -hmm. Czyli te wszystkie tematy typu rozwalone związki, rozwalona mm -hmm. psychika, depresja, alkoholizm, e, jakieś nałogi i tak dalej. Czyli też z psychiką tutaj tak pracuję. Jest. Pokazuje na światło dzienne, zapraszam różnych ekspertów, psychologów, mm. hipnoterapeutów i tak dalej, żeby móc powiedzieć, móc pokazać światu, że nie, nie jesteście sami, tak? Nie jesteście mm. sami jako, jako przedsiębiorcy, jako osoby, które się rozwijają, a czują się samotni. Mm -hmm. Pewnie to we mną jak najbardziej można brudy wyciągać. Ja wszystkie, wiesz, susze na powietrzu, na balkonie <laughs> są, są widoczne, także możemy chyba jak najbardziej o tym rozmawiać. Linki oczywiście do tego, co robi, czym się zajmuje Olga, znajdziecie w opisie filmu, także koniecznie sprawdźcie. To słuchaj, od czego byśmy tutaj mogli zacząć, bo mnie tak naprawdę bardzo zainteresował ten fragment. To było takie, wow, serio? Kiedy powiedziałaś mi, że też prowadziłeś kiedyś kopalnię, tak? Tak, wiesz co, ja jestem z wykształcenia tutaj inżynierem środowiska, bo na mhm. AGH studiowałam, ale tam było mnóstwo geologii mhm. I, i, i chciałam być geologiem, ale trochę nie wyszło, bo pojechałam na praktyki na kopalnię odkrywkową. I się okazało, że górnictwo to jest moje marzenie, moja miłość. To były największe kopalnie odkrywkowe w Polsce. I stwierdziłam, że muszę się dokształcić, bo to tak jest, że cię nie wpuszczą na kopalnię, jak nie masz studiów, więc zrobiłam podyplomówkę. No i pracowałam przez kilka dobrych lat w największych kopalniach właśnie w Polsce. Ostatnia była pod Krakowem. I to były kopalnie, tak jak w Flintstonowie, tylko bez dinozaurów. Bo się wszyscy pytają, to pod ziemię zjeżdżałaś? Zjeżdżałam, ale to nie była moja praca taka główna, ponieważ to było właśnie górnictwo nie głębinowe, a odkrywkowe. I tam byłam sztygarem, czyli taką osobą, taką, takim brygadzistą, byśmy powiedzieli. Mhm. Czyli zarządzałam sprzętem, życiem ludzkim, tak samo maszynami mhm. w wieku 26 lat. Mhm. O, y więc jako dość młoda osoba miałam już naprawdę twardy tyłek i to, i to dość mocno. No I to mi dzisiaj też pomaga w biznesie. Ja to tak tylko wyglądam, niepozornie, ale potrafię wiele rzeczy zrobić, takich męskich. Potrafię spawać mhm. i gazować elektrycznie. <laughs> I tutaj jakieś byłam przy wszystkich naprawach, przy, przy przenośnikach taśmowych, tego typu rzeczach. I to jest moja w ogóle miłość do dzisiaj. A tak się los potoczył, że postawiłam na pasję. Mm -hmm. I dlatego jestem dzisiaj w tym miejscu, że prowadzę te dwie szkoły tańca swoje, pracuję z młodymi parami. Mm -hmm. No i, i, i właśnie prowadzę sobie tutaj konferencje i, i różnego rodzaju wywiady. Mm -hmm. To powiedz, co sprawiło, że poszłaś po prostu za głosem serca w którymś momencie? Nie wiem, czy można przeklinać u ciebie? Można. W kurw, po prostu. Ja takie zawsze mam powiedzenie: co, co, co zrobić, jak się wkurwisz? No to mm -hmm. ja się tak wkurwiłam po prostu, że stwierdziłam, że nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało. Mm -hmm. I, I chciałam zrobić coś, na co będę miała w 100% wpływ. Ja wiem, że my nie mamy w życiu 100% wpływ na wszystko, ale jak sam układasz te puzzle, to przynajmniej wiesz, który kawałek, do którego pasuje. A jeżeli ktoś wiecznie ci mówi, co masz robić, albo mówi ci, że się nie da, albo u nas tak się nie robi, mhm. bo u nas jest inna kultura organizacji, no to zaczęło mi to po prostu bardzo mocno cisnąć. i... I widziałam ludzi, którzy, wiesz, co się realizują, którzy mają pasję, którzy mają fajne w ogóle możliwości, marzenia, jeżdżą na kilka razy w roku na wakacje. Ja wiem, dlaczego ja tak nie mogę? Czego ja nie mam? Prawda, uh -huh. tego, co, co mają inni? I do dzisiaj wiesz, szukam siebie, bo to nie jest tak, że jestem w tym wymarzonym miejscu, odniosłam sukces. Znaczy, moim największym sukcesem w życiu jest to, kogo ja znam. Mhm. Mam bardzo naprawdę rozbudowaną sieć kontaktów. Jestem dobra w tym, co robię, bo potrafię łączyć te kropki networkingowo. Natomiast chcę robić w końcu rzeczy, do których zostałam stworzona, czyli realizować swój potencjał. Mhm. Brzmi bardzo dobrze. I pokrywa się w tym, co często, wiesz, ludziom mówię, jeżeli chodzi o umysł podświadomy, że są tak naprawdę tylko dwie drogi, żeby się zaprogramować. Albo trafisz na silniejsze emocje niż te, które cię zaprogramowały na pewne działanie, albo to zrobisz manualnie. Więc ta historia właśnie bardzo często tak wygląda. Co ciebie zmieniło, co sprawiło, że przeszłaś na, na że tak powiem, drugą stronę? Choroba, wkurwienie, depresja, nie? Zwykle to są właśnie tego typu bardzo silne emocje, które sprawiają, że zmienia się Podświadomy program i zaczynamy w zupełnie inny sposób patrzeć na rzeczy. Ale ja mam do ciebie pytanie właściwie, mhm. Paweł. Bo y, jesteśmy OK na konferencji, na kongresie, mhm. natomiast ty u siebie w życiu też miałeś masę takiego szkolenia holizmu. Mhm. Czyli chciałeś zostać przedsiębiorcą w dość też młodym mhm. wieku. Tak. Natomiast y, to, co dzisiaj robią, Młodzi ludzie, czy w ogóle młodzi przedsiębiorcy, nieważne od wieku, to to, że poszukują wiedzy z zewnątrz cały mhm. czas, właśnie faszerują się tymi konferencjami, jeżdżą na różnego rodzaju szkolenia, wydają ostatnie czasami pieniądze i owszem, w dużej mierze to działa na nich, mhm. ale mam wrażenie, że krótkofalowo, bo gdzieś później ta motywacja zanika, bo to jest wywołane mhm. bardziej pobudźcami zewnętrznymi, albo ktoś po prostu nie wie potem, co ma z tym zrobić. Więc moje pytanie do Ciebie jest znowu takie: dlaczego skoro mamy tak też, Dobry rynek szkoleniowy i, i, i w ogóle konferencyjny. Dlaczego u ciebie to finalnie nie zadziałało? Czemu akurat musiałeś znaleźć swoją mhm. metodę, żeby mogła poskutkować? Wiesz, co ten temat mam akurat bardzo dobrze przemyślany, bo, bo też się nad tym zastanawiałem. E, także mogę odpowiedzieć na to na kilka sposobów, bo z jednej strony to nie jest tak, że ten czas jest zmarnowany w jakikolwiek sposób, czy że on. E, czy że ten potencjał, który tam uzyskujemy poprzez różne szkolenia i metody, on nie jest potem na przykład do wykorzystania, bo musimy się cofnąć trochę do tyłu. Ja dzisiaj po latach wiem, że najważniejszym takim narzędziem, z którego się możemy wyszkolić, to jest umysł. Bo umysł to jest narzędzie, za pomocą którego będziesz używać każdego innego narzędzia. Więc przykładowo, jeżeli jestem przedsiębiorcą i jadę na zajebistą konferencję, gdzie dowiaduję się od wielu speakerów na temat tego, jak budować firmę, jak robić marketing, jak budować zespół, jak administrować, jak zarządzać podatkami, cokolwiek. Ale mój umysł, który będzie używać tych metod, jest zaprogramowany nie w sposób spójny z tymi metodami, czy nie w sposób spójny z moim celem, który chcę osiągnąć, to z zewnątrz obserwując, będę sam sobie sabotować to działanie na zasadzie, na przykład, właśnie tego, co nazywamy często brakiem motywacji, spadkiem motywacji, wątpliwościami, prokrastynacją, albo po prostu udowadnianiem sobie, że się nie da. Tylko, że to nie jest kwestia słabej woli. To nie jest kwestia moim zdaniem też właśnie motywacji, tylko to wszystko to są skutki, a nie przyczyny. Więc dlatego właśnie e, to jest jedna część odpowiedzi i jeszcze jedna część odpowiedzi, że ten taki szkolenioholizm bierze się znowu z głębokich przekonań na temat bycia niedostatecznie dobrym. Bardzo często, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla bardzo wielu osób, dla mnie też. To było przekonanie: I'm not good enough. Nie? Jestem za mały, dużo mi brakuje do tych wszystkich wiesz, niesamowitych ludzi, albo różnego rodzaju wiesz, usprawiedliwienia, że ktoś miał coś, ktoś miał tamto, ktoś miał lepiej, ktoś miał łatwiej, więc ja próbuję tą lukę wypełnić. I to jest pułapka umysłowa, która polega na tym właśnie przekonaniu, że jestem w stanie osiągnąć, że jestem w stanie zmienić swoje wewnętrzne samopoczucie i swój stan gotowości za sprawą zewnętrznych osiągnięć. To jest dokładnie to samo, co w sporcie. Często trafiamy właśnie do sportu, ponieważ czujemy się niedostatecznie dobrzy i chcemy zbudować swoją wartość, nie? czyli muszę osiągać, żeby być kimś. I wejście do biznesu jest bardzo podobne. I to jest, do pewnego momentu to będzie działać, aż trafiamy do pewnego szklanego sufitu, nie? bo... Okazuje się, że na przykład rozwijamy swoją formę, roz, nie wiem, wchodzimy na przykład na etap mistrzostwa kraju, czy rozwijamy firmę, wchodzimy na etap kilku baniek rocznie i tak dalej, a się okazuje, że ja nadal się czuję tak, jak się czułem. I nic się nie zmieniło. Ja nadal się czuję taki. I to jest właśnie sedno całego tego problemu, zarówno ze szkoleniami, zarówno z blokadami biznesowymi, sportowymi. To wszystko jest jeden, jeden że tak powiem, core. Czyli zestaw przekonań, lęków, schematów na własny temat i na temat świata. Co możemy ogólnić do po prostu nauki o tym, jak działa umysł, czy ja lubię takie słowo rozpoznawania, jak działa umysł, bo to jest bardziej kwestia doświadczenia tego, co ja mam między uszami i zdania sobie sprawy, że nie jestem moim umysłem, nie jestem moimi emocjami, nie jestem moimi myślami nawet, tylko to jest moje narzędzie, które zostało mi dane, żeby wchodzić w interakcję z tą rzeczywistością, po której się poruszam i kreuję sobie ją mniej lub bardziej świadomie. Także stąd się bierze ten e, szkolenioholizm. I teraz, jeżeli e, my zaczniemy dbać o to, no, o nasz umysł, zaczniemy w niego świadomie korzystać, to może się okazać bardzo szybko, że cały ten zainwestowany czas się zwraca. Bo ja na przykład dzisiaj nie żałuję ani minuty spędzonej na różnych szkoleniach, książkach i tak dalej, na które psy wieszałem na zasadzie, że wydałem kasa, a mi kurwa nie pomogło, mówiąc brzydko, nie? Bo tak, dokładnie taki miałem wtedy, e, wtedy, wtedy komunikację wobec tego wszystkiego. A dzisiaj. Po wielu latach pracy z umysłem, nagle się okazuje, że każda jedna książka, każda jedna osoba, każdy jeden nauczyciel, każdy jeden mentor, nawet tacy, w których się nie wiem, śmiałem czy ich odrzucałem, byli takim ma małym przynajmniej kawałeczkiem układanki. I to się ciągle dzieje. Mi się na przykład wiesz, podchodzimy do jakiegoś wyzwania biznesowego i nagle mi się przypomina, że ja na przykład 10 lat temu przeczytałem jakąś książkę i nagle ta informacja staje się aktualna. Także tak to wszystko działa. A, a schemat, który się za tym kryje, jest bardzo prosty. Umysł to nie jest narzędzie do biznesu, to nie jest narzędzie do robienia szczęścia, to jest narzędzie do zapewnienia przetrwania. I umysł będzie powielał zawsze schematy, których został wyuczony wcześniej, bo one są już sprawdzone. Jeżeli zrobię to, to i to, jeżeli będę się czuć tak i tak, jeżeli będę reagować tak i tak, to przeżyję, bo już kiedyś było to wystarczające. Nie? Ale to mówisz o nawykach nawet, nie? Bo to już się pojawia mhm. pomału definicja nawyków. Bo nawyk to jest to, że umysł sobie znajduje najprostszą, najkrótszą ścieżkę do wykonania jakiegoś zadania, czy spełnienia potrzeby, jakiegoś pragnienia. No bo no. jeżeli ja na przykład, yy, załóżmy... Yy, Staje rano i wszyscy mówią tam ci coachowie no. czy, czy jacyś od fitnessu, że nie wiem, wyjść na świeże powietrze, zrób kilka przysiadów, przejdź no. się na spacer, i cokolwiek. No to wiadomo, że to jest pewnego rodzaju wydatek energetyczny, no musi nam się chcieć. No. A jeżeli umysł, umysł robi wszystko, żeby tylko wiesz, odpocząć, żeby mieć te takie krzesełka, na których możesz usiąść, no. jak to w poczekalni, żeby się nie, nie nakręcać, no to właśnie. Kwestia jest taka, że jak pracować nad tym umysłem, żeby wykorzystywać go w pełni, i od razu, czy można go, Paweł, w pełni wykorzystywać. Mhm. Więc to jest tylko moim zdaniem półprawdy, nie? jeżeli chodzi o nawyki, bo to jest wszystko wychodzi z tej dla mnie szalonej teorii strefy komfortu. Ja w ogóle nie, nie, nie wierzę w coś takiego jak strefa komfortu, nigdy czegoś takiego nie znalazłem. Bardzo często pytam ludzi, którzy do mnie przychodzą i prokrastynują, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału, i pytam ich: Słuchaj, czy czujesz się komfortowo siedząc na kanapie i zdając sobie w tego sprawę, że y, mógłbyś więcej, że mógłbyś mieć więcej kasy, że mógłbyś mieć fajniejsze relacje? Czy to dla Ciebie komfortowe? Nie. No właśnie, no bo gdyby było komfortowe, to byś tu nie przyszedł, prawda? No tak. Wiesz, jaka strefa komfortu, nie? To, to, że umysł dąży do, wiesz, do nic nierobienia, to też moim zdaniem jest inaczej. W pewnej perspektywy można tak powiedzieć. Z drugiej strony ja na to wolę patrzeć tak, że umysł szuka cały czas bardziej optymalnych rozwiązań. Umysł jakby nie zawsze nie chce się męczyć. Nie? Umysł szuka oszczędności energii i szuka optymalnego rozwiązania danego problemu, ale to nie jest lenistwo, bo my tutaj rozmawiamy raczej o tym, co zwykle nazywamy lenistwem, nie? czyli że wie, że się nie chce, że trzeba się zmuszać. Jeżeli ja zaczynam walczyć ze sobą. To znowu wchodzę w program. I'm not good enough, nie? Że mi się nie chce, że mógłbym być zmotywowany, zmobilizowany. To nie do końca tak jest. Poważne to, że Twój umysł cały czas dba o to, żeby szukać innych rozwiązań, i jednocześnie umysł nie ma najmniejszego problemu, żeby się zajechać po prostu do końca, jeżeli masz określony sens, dlaczego robisz daną rzecz, nie? Więc to no nie jest takie uniwersalne prawo. A za tym wszystkim, o czym tu rozmawiamy, jest pewien głębszy poziom i to jest właśnie klucz tego, o czym mówiłem w przypadku yy, tak, szkolenia holizmu, bo zobacz, wstawanie rano, ja na przykład miałem z tym problem. Kołczowie różni, ludzie nawet z biznesu, którzy robią mega firmy, mówią wstawaj rano. Większość z nich mówi, wstawaj rano, zacznij produktywnie dzień, to jest ważne, oszczędzaj czas, ten czas jest najcenniejszą walutą i tak dalej. A ja ilekroć próbowałem wstać o tej piątej rano, ja byłem tak zły, ja miałem to samo, tak, to samo być. ja byłem tak zły, tak, po prostu miałem problemy ze skupieniem. Ja, ja nawet w pewnym etapie życia pracowałem między 22 a 6 rano, bo tak mi było najwygodniej, nie? Czyli miałem wolne w ciągu dnia o 22, jak ludzie szli wpać, to ja odpalałem robotę, jak ludzie wstawali, to ja szedłem z psem i szedłem spać, nie? I tak mi było wygodnie. I nie rozumiem, czemu się tak dzieje, no bo mówię, no, co? To, Ci wszyscy ludzie się zmuszają rano i się czują tak samo jak ja, mi mówią, że w inaczej. No chyba nie, no co nas różni. Powpadałem na różne przeszalone teorie, na przykład o chronotypach, że wiesz, niektórzy mają geny ludzi, którzy wiesz, zajmowali się na przykład chronieniem obozów w nocy i tak dalej. I już sobie zrobiłem racjonalizację. No tak, taki jestem. I tu już chodzi ego, nie? Jestem wyjątkowy, nie? Moi przodkowie pilnowali obozów, nie? Kiedy reszta spała. Wiesz, do takich szaleń że dochodzi. A prawda jest taka, że ja nie chciałem wstawać rano, bo w młodym wieku mój umysł skojarzył chodzenie nie w w nocy z poczuciem niezależności i dojrzałości. I dokopałem się właśnie dzięki hipnozie do tego. Ja po prostu, będąc chłopcem, nie lubiłem chodzić spać wcześnie. Bo po prostu były różne ciekawsze zajęcia zawsze. Ja się chroniłem przed rodzicami, wiesz, robiłem różne konstrukcje w swoim pokoju, żeby nie widzieli światła, wiesz, przesiadywałem przed komputerem, grałem w gry i tak dalej. Ja się wtedy czułem, że ja wiesz, yy, 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 przechytrzyłem system. Nie? I mój umysł po prostu to skojarzył ze sobą. i Dla mnie chodzenie wcześniej, wsta wcześnie wsta wczesne wstawanie, i wczesne chodzenie spać było skojarzone z uciskiem rodziców. Od najmłodszego wieku. A siedzenie do późna było skojarzenie w tym, że już jestem duży. I kiedy rozwiązałem to na poziomie podświadomym, dzisiaj w zupełnie naturalny sposób staje piąta, szósta rano i uwierz mi, czuję się świetnie. To nie jest tak, że ja to robię i muszę być zdyscyplinowany, bo mi się nie chce. Nie? Miałem też farta, że zawsze lubiłem zimną wodę, także do zimnych prysznicy też się nie musiałem przekonywać, tylko kiedy pierwszy raz to spróbowałem, to wie, wow. Thinking. Tak, ale to jest przyjemne, nie? Więc na przykład przeprowadzenie takiego. Biohackingo, przedsiębiorczego, porannego rytuału nie wymaga ode mnie żadnego wysiłku w tym momencie. To jest po prostu huajem. Ja to po prostu robię, tak samo jak wiesz, jak oddychanie czy chodzenie. Więc nie trzeba się zmuszać i to jest właśnie takie coś, co ja chcę światu przynieść, co chcę przekazać wszystkim, też przedsiębiorcom, że nie trzeba walczyć z oporem. Opór ma przyczynę. I tą przyczynę możemy znaleźć, rozpracować i zaprogramować umysł, żeby ci się chciało robić to, co wiesz, że jest dla ciebie dobre, bo twoje ciało, twój umysł to jest twoja maszyna. Nie, Bo dochodzimy do pewnego kuriozum e, w, tym, w tym umysłem, jeżeli nie umiemy z nim pracować. To jest tak samo, jakbyś miała auto, powiedzmy, wiesz, Tesla, łatwo sobie wyobrazić i Tesla wie lepiej, gdzie ty chcesz jechać. I nie można w tym nic wyrobić. Tesla jedzie na automacie, a ty możesz tylko obserwować. Tak wygląda życie bez pracy z umysłem. Nie no bo jeżeli ja wiem, że muszę wstać rano i zrobić robotę, a moje ciało tego nie chce. Umysł się kłóci. To wiesz, to kto tutaj do kogo należy? Ty do swojego ciała i umysłu, czy twój umysł i ciało do ciebie? I dla mnie właśnie to było przez większość życia pytanie o co tutaj chodzi, bo dla mnie to było nielogiczne. Czemu skoro czegoś chcę, to tego nie mogę zrobić? I odwrotnie, czemu czegoś nie chcę robić, to czemu w kółko popełniam te same błędy? To mi się w ogóle kłóciło strasznie, wiesz, z na przykład ewolucją, tak? No bo dla mnie to jest wadliwy system jakiś, coś jest nie tak, to w jaki sposób wtedy wyewoluowaliśmy do najbardziej rozwiniętego gatunku na tej planecie, nie? Wiesz, miliony lat le ewolucji i ja się nie mogę zebrać do tego, przepraszam, żeby, wiesz, zrobić 10 pompek rano, no. To chyba jest jakiś missing, missing link, nie? Jakiś brakujący element układanki w tym wszystkim. To jak ci moi przodkowie przeżyli, biegali za za za, wiesz, za, za mamutami, na nie polowali, nie? A ja tutaj wiesz, nie chcę mi się zębów umyć. No ludzie. Nie, no, tak no, zobacz, bo powiedz mi, czy ty nie nie masz przeświadczenia takiego, że my też jesteśmy wszyscy przemęczeni, przebodźcowani, bo Kwestia z tego typu, że jeżeli teraz mówimy o etapie człowieka, który nie pracuje nad swoim umysłem, mhm. nie? Czyli jest zabiegany, zapracowany, już nie wchodzimy czy jest przedsiębiorcą, czy nie jest. Każdy z nas na swój sposób zabiegany, zapracowany. Nawet jeżeli pracuje w domu, bo ma wychowuje dzieci i prowadzi dom. To y, czy my nie mamy czegoś takiego, że po prostu tych wszystkich właśnie coachów, te, tego wstawania rannego mhm. jest tak dużo, że my już w sumie stoimy w miejscu i to co ja mam w końcu robić? Wstawać, nie, nie wstawać, mm -hmm. spać, nie spać, 8 godzin, nie 8 godzin, wiesz, mm -hmm. po prostu, że za dużo tych informacji do nas dociera i teraz jak to wszystko filtrować, jak się skupić na tej esencji, która może nas poprowadzić mm -hmm. właśnie do tego naszego sukcesu, nie? Miarą prawdy w efekt. Czy jeżeli robisz określony zestaw czynności i masz efekt, to rób to dalej. Jeżeli robisz określony zestaw czynności i nie uzyskujesz efektu, to prawdopodobnie nie jest dla ciebie, albo masz znowu jakiś brakujący element, którego nie widzisz. To jest dla mnie, wiesz, tak proste, no bo ja też w mojej takiej filozofii ja to nazywam, że każdy pisze swoją własną sagę. Jak z takiej perspektywy, wiesz, duchowej, bardziej już, wiesz, filozoficznej, ja wierzę, że jesteśmy tutaj po to, żeby każdy odkrył swoją własną prawdę i nikt nie może ci powiedzieć, czym ta prawda jest. Nikt nie może ci powiedzieć, co masz myśleć. Ja jedyne, czym się mogę podzielić, to tym, jak myśleć, żeby być po prostu skutecznym w tym, co ty uważasz, że jest dla ciebie wartościowe. Nie, nie, nie widzę większego sensu ponad ten, który jesteś w stanie samemu nadać w swojemu życiu i wszystkiemu. A to oznacza, że nie ma żadnej uniwersalnej ścieżki, a to jest to, co próbuje zrobić umysł, czyli odnaleźć taką odpowiedź na takie, uniwersalną odpowiedź na najważniejsze pytanie, co robić, jak uzyskać sukces. A to jest znowu podszyte bardzo wieloma różnymi przekonaniami, schematami podświadomymi. Bo zobacz... Jak wygląda nasze dzieciństwo? Bardzo często jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, że nie wiemy, czego chcemy. Wiesz, rodzice ze swoimi akcjami w stylu, wiesz, musisz zjeść obiad, ale ja nie jestem głodny. Nie, jesteś głodny, musisz jeść, bo nie urośniesz, nie? Musisz iść spać, ale mamy ja nie jestem śpiący. No to się zmusisz do spania i tyle, nie? Idź się wysikaj teraz, bo jak wyjdziemy, to wiesz, zobacz, co, czego cię to uczy, nie? Albo załóż czapkę, nie jest mi zimno, nie? my to, to, znaczy, że... to robimy, wiesz co, no. jak dziewczyny mają tak ci przerwę, przepraszam, no. ale mam myśl, że y, te schematy my powielamy potem do swoich partn tak. partnerek. Mm -hmm. Wysikałeś się? Wiesz, no. dosłownie, tak. idź teraz, zjeść, bo będziesz głodny. I my, I my właśnie wiemy lepiej zawsze dla kogoś, tak. co jest dla niego dobre, niż dla samego siebie. Tak, tak. Więc my, my jesteśmy tak szkoleni. Nasz system się programuje od najmłodszych lat, że nie wiemy czego chcemy. Uczy się na powtarzanie informacji zamiast na kreatywne łączenie informacji. Więc to nie jest nic dziwnego, że potem w dorosłym życiu mamy z tym problem i się trzeba, wiesz, odprogramowywać potem z tego, bo tak jak mówiłaś, że wiesz, na samym początku. My nad większością rzeczy w życiu nie panujemy, ale nie panujemy dlatego, że nie jesteśmy świadomi tego, jak to wszystko działa, bo nad tym wszystkim zarządza nasza podświadomość, nasz automatyczny system. I ja trochę to przekładam na, taki, na taką metaforę. Życie wygląda trochę tak, że budzisz się za sterami samolotu, nie? I jesteś już w powietrzu i nie masz pojęcia, jak się używa, jak się steruje tym samolotem. Więc masz włączonego autopilota, żeby ten samolot nie spadł, i to jest twoja podświadomość. I teraz, w miarę jak mija czas, zaczynasz rozumieć coraz więcej, do czego są różne kontrolki, jak używać steru, i ten autopilot stopniowo. Może zmniejszać po prostu swój udział, aż w końcu jesteś w stanie obrać kierunek lotu i świadomie zdecydować, jak chcesz lecieć, jak chcesz się zachowywać w turbulencjach, a może chcesz ominąć turbulencję, i tak dalej, i tak dalej. Autopilot nigdy się nie wyłączy do końca, zawsze będzie sterował różnymi bardzo ważnymi procesami, które dzieją się w tle, ale zaczynasz mieć generalnie kontrolę nad samolotem. I tak to dokładnie wygląda. Wszystko jest tak naprawdę przekonaniem, i całe nasze życie to jest. Tutaj w modne słowo manifestacja naszych przekonań, bo właśnie ten system podświadomy cały czas, w każdej sekundzie podejmuje setki małych, mikrodecyzji, mniejszych lub większych, które składają się na zasadzie prawa, przyczyny i skutku na efekty, które generujemy w swoim życiu. Na to, z jakimi ludźmi gadamy, w jaki sposób nasza mowa ciała się zachowuje, gdzie pojedziemy, co zrobimy, o której wyjdziemy, i tak dalej. To wszystkie te decyzje wkładają się na efekty. I teraz, skoro większość tych decyzji jest podejmowana na poziomie podświadomym i automatycznym, to jaki jest sens pracować z poziomu świadomego i bić się z samym sobą nie? i z tym, jak działa ten system, zamiast go po prostu zrozumieć i przeprogramowywać, żeby w tle cały czas działały rzeczy, które są dla ciebie pożądane. Tutaj też się pojawił właśnie ten temat przebodźcowania czy zmęczenia. Z jednej strony tak, z drugiej strony to jest też kwestia tego, że nam mówią od małego, że będziemy zmęczeni. Zobacz... Większość rodziców była wiecznie zmęczona. Tak? Oni byli wiecznie uwaleni robotą po pachy i wiecznie było źle, wiecznie nie było pieniędzy, wręcz było coś nie tak wiesz z polityką, z sąsiadem i tak dalej. W większości pochodzimy z takich domów, więc się od małego warunkujemy, że taki bodziec jest męczący, nie? że taka na przykład działanie w tej a w tej dziedzinie sprawia, że będę się czuć tak a tak, i potem to nieświadomie powielamy i kreujemy sobie życie, które jest podobne do życia rodziców. Tylko osadzone w trochę innych czasach, dlatego, bo to jest dla nas bezpieczne, nie jest przyjemne, ale to znamy, więc chcemy się w te, trzymać w znanym środowisku. Więc owszem, czasy są bardzo szybkie, owszem, mamy mnóstwo informacji, ale nasza reakcja na te informacje i na to tempo życia jest też w dużej mierze uwarunkowana tym, w co wierzymy, że powinno nas męczyć, a co nie. To jest szalenie ciekawe, to co, to co mówisz, dlatego że na przykład ja mam taką przypadłość i wiem, że mnóstwo kobiet też taką ma, że w momencie, kiedy odpoczywasz, nie, czyli po prostu jest jakiś czas, który mógłbyś wykorzystać na jakiś reset dla siebie, to czujesz taką wewnętrzne, wiesz, wyrzuty sumienia. Że Jezu, znowu Uf, siedzisz, ta. a mógłbyś coś zrobić, rusz się, nie? A uh -huh. na przykład, nie wiem, teraz poczytaj coś lepiej, rozwojowego. Że my sobie nie dajemy w ogóle prawa do tego odpoczynku, bo tak jak mówisz, powielamy schematy rodziców naszych, że to uh -huh. nie wypada, bo mama przychodziła, wiesz, z pracy, to pierwsze co robiła to obierała powiedzmy ziemniaki, gotowała obiad i tak uh -huh. dalej. Jakieś lekcje, prasowanie, pranie, sprzątanie, i nam jest głupio. Y Mówić na głos, że ja teraz mam czas dla siebie na nic nie robienie. Mhm. Tak. Albo niedziela, siódma rano, jest odpalone odkurzać, i czemu ty jeszcze śpisz, nie? Yy, tak, I, i do kościoła. Yy. Tak. <laughs> tak. No i się uczysz tego wszystkiego. Tak. A potem, właśnie, to po podświadomie działa, bo sytuacja, w której na przykład nie działasz, nie pracujesz albo odpoczywasz, albo w ogóle masz na przykład szczęście, jest sytuacją obcą. A sytuacje obce oczywiście mogą. Poprawić nasze życie, ale mogą też pogorszyć nasze życie. Tego nie wiemy, dopóki nie doświadczymy, a umysł jest tak skonstruowany, żeby unikać ryzyka, więc dlatego my nie chcemy, jakby podświadomie, nie mamy tej chęci do zmian, tylko podświadomie się trzymamy ciągle tych samych schematów. Kiedyś było wystarczające, trzymajmy się tego. Może być lepiej, ale może być też gorzej i nie przeżyję. Teraz kluczem do tego wszystkiego jest zobaczyć skąd to programowanie yy, płynie, bo może się okazać, że te programy są nieaktualne. Mhm. Przykład, jak, jak kiedyś budowałem firmę, no to miałem, e, miałem to przekonanie, że sam tylko jestem w stanie wykonać robotę dobrze, bardzo często wśród przedsiębiorców, nie? czyli nikt nie jest w stanie zrobić tak dobrze roboty jak ja. Tak naprawdę pod tym wszystkim kryło się niedocenienie przez ojca. Czyli mój ojciec nigdy, wielokrotnie się poczułem przez niego po prostu niedoceniony, umniejszony, i tak dalej. I jedyne, co ja próbowałem zrobić tym programem, to jest to, żeby ktoś w końcu mi powiedział: jesteś najlepszy. Nie? Faktycznie bez ciebie się nie da. Czyli to się objawiało w moim dorosłym życiu jako to, że muszę zrobić wszystko sam, bo zawsze zostanie ta robota wykonana źle. I sobie to udowadniałem. Tak dawałem polecenia, takich ludzi dobierałem, żeby wychodziło na to, że mam rację. I to się wszystko dzieje podświadomie. I potem wiesz, zmieniasz taki program, i nagle zaczynasz. I dopiero zaczynasz to widzieć, że tak naprawdę wszystko to było wykreowane przez ciebie, i zaczynasz w naturalny sposób się zachowywać inaczej. I się pojawiają inni ludzie, inaczej z nimi gadasz, i dajesz im przede wszystkim pole do tego, żeby wykazywali swój potencjał, bo często jak właśnie pracuję z przedsiębiorcami, to im to tłumaczę, że z jednej strony cała firma jest znowu manifestacją Twoich przekonań, bo każda osoba w Twojej firmie wynika z Twojej decyzji. Nawet jeżeli samodzielnie już nie rekrutujesz, to Twój HR wyszedł z ciebie, twój proces rekrutacyjny wyszedł na tej zasadzie z ciebie. Każda rzecz, która się dzieje w firmie, każde słowo w kopii reklamowym, każda liczba w tabelce finansowej, nawet dobór papieru toaletowego w kiblu, w biurze, wyszedł na zasadzie ciągu przyczyny i skutku od Twoich podświadomych programów, przekonań i schematów. Więc jeżeli dzieje się cokolwiek w firmie, pracujesz najpierw ze sobą, a potem wchodzi się niżej i masz pewną dynamikę zespołu. Jeżeli mamy w zespole na przykład osobę, która ma program, że. Muszę wszystko ratować, albo muszę na przykład robić samodzielnie, albo muszę zawsze się wszystkim zaopiekować, i to jest silna osoba. To będzie przyćmiewać inne osoby w zespole, które mogłyby spokojnie zająć się zadaniami, ale one podświadomie będą się chować przed tą osobą, która wychodzi, i ja muszę wszystko dowieść. I tym samym osoba która musi wszystko dowieść udowadnia sobie że tak faktycznie jest bo cały zespół bez niej po prostu rozwala robotę ta osoba się przemęcza wchodzi frustracja i tak dalej i tak dalej a gdyby tylko nie miała tego programu pod którym zawsze się kryje jakiś brak emocjonalny jakiś brak docenienia brak miłości bo wszyscy jesteśmy tym wszyscy w tym mamy robotę do zrobienia nie ma ni jednej osoby która jest wolna od takich spraw niektórzy po prostu mają więcej drudzy mają mniej to cały zespół nie będzie w stanie wtedy się też wykazać, nie będzie w stanie po prostu pokazać się z dobrej strony o, w ten sposób, bo wtedy będzie przyćmiony tą osobą, która ma ten program, nie? A przechodziłeś, Paweł, jakieś takie, oczywiście oprócz tej hipnoterapii i tak dalej, e, różnego rodzaju programy, metody, typu ustawienie Hellingorowskie, mhm. czy ojcowską ranę, czy radykalne wybaczanie? Znasz te metody? Tak, Stosowałeś? Tak. Mnie, mniej lub bardziej znam wszystkie mhm. z ustawieniami hellingerowskimi. Dużo pracowałem, czy dużo? No, na paru takich ustawieniach byłem. I... Dało ci to coś? Tak. Okay. Znaczy inaczej, ustawienia nie do końca wymykają procesy, bardziej otwierają, przynajmniej w mojego doświadczenia. To też zależy od prowadzącego wszystko. E, natomiast ja tych elementów e, z ustawień korzystam w nich też w hipnozie. Mm -hmm. Bo mm, tak naprawdę mało który program mentalny, który mamy, to jest nasz program. Tylko one są w większości po rodzicach. Czyli nasza mama albo nasz tata miał jakiś program, nieświadomie nam go przekazał. A mają to dlatego, że ich rodzice to mieli, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę w, w transie hipnotycznym też jesteśmy w stanie to wszystko odkryć, bo to są po prostu zapisy w pamięci, nic innego. Nie? Także ustawienia są o tyle fajne, że na ustawieniach możesz to zobaczyć na żywo, jak to się dzieje, nie? jak zaczyna pracować pole energii. Nie każdy w to wierzy, natomiast fajnie jest tego doświadczyć, bo ja też kiedyś byłem w strasznym sceptykiem. I byłem w totalnym szoku, wiesz. Jak byłem na pierwszych swoich ustawieniach, miałem chyba 21 czy 22 lata, i wiesz, wyszedłem na środek, nie wiedząc w ogóle, czym jest ta metoda, bo mnie po prostu koleżanka zabrała, że to mi pomoże. I wiesz, wszedłem na środek sali i zaczynam czuć, że faktycznie chcę się jakoś poruszać, że chcę coś robić, nie? Się zmienia, wiesz, jakby dynamika. Twoje ciało ci podpowiada, jak się ustawić do reszty uczestników. Wchodzisz w rolę, mimo że nie znasz ludzi, których odgrywasz. I mówię, wow! Nie mam pojęcia, czy to, to o, co, o co chodzi. Pytam gościa, czy powinienem coś zrobić. On, wiem, no dobra, no to się ruszam, tak jak wiesz, tak jak czuję, że się poruszyć. I się okazało, że jakby zrobiłem wszystko dobrze, tak? I to było niesamowite, właśnie poczuć, że faktycznie coś tutaj jest. I to jest część wspólna tak naprawdę wszystkich tych dziwnych metod, które bardzo często są negatywnie oceniane, krytykowane i tak dalej. One są tak naprawdę tylko krytykowane przez ludzi, którym albo nikt nie wytłumaczył, o co w tym chodzi i albo nie mieli okazji doświadczyć. Bo jest mnóstwo niesamowitych rzeczy, które nie do końca w stanie racjonalnie na poziomie, wiesz, nauki wyjaśnić, a jednak się dzieją i jednak dają świetne rezultaty. I może to jest tylko przypadek może to są setki przypadków, akurat tak, jestem wyjątkowy i mam setki przypadków mhm. i setki ludzi, których znam, też mają wyjątkowo setki przypadków, a może faktycznie coś się dzieje, tak naprawdę natura tych rzeczy nie ma żadnego znaczenia, liczy się efekt. Ja wychodzę z takiego założenia, mhm. że pomimo tego, że czegoś nie rozumiem, to to mhm. szanuję, mhm. bo dla kogoś coś może być ważne, nie? jeżeli mhm. właśnie komuś coś pomaga albo ktoś sprawdził jakąś na sobie metodę. I, i jemu to bardzo mocno gdzieś tam właśnie pomogło, to mm. dlaczego, nawet jeżeli mnie coś nie pomoże właśnie mm -hmm. z założenia, no to szanuję to, że ktoś może mieć takie, a nie inne mm -hmm. y, y, poglądy na, na świat. A jeszcze ciebie dopytam o, o rzecz taką jak pancerna psychika, mm -hmm. bo mnie się kojarzy słowo pancerna, czyli nie dopuszczam niczego do siebie, to czy jest tam przestrzeń na emocje i na pokazywanie słabości? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Moim zdaniem wierzę ja mam taką taką bardziej ze wschodu filozofię pod tym kątem, czyli wierzę, że, jedy, że siłę, prawdziwą siłę można zdobyć jedynie poprzez uznanie swoich słabości, poprzez głębokie rozpoznanie swoich słabości. To jest tak samo jak światło możesz pokochać jedynie poprzez poznanie ciemności. Więc to dla mnie pancerna psychika to nie jest yy, negowanie rzeczy w sobie, czy odcinanie się wręcz przeciwnie odwaga do wstanięcia w całkowitej prawdzie przed sobą. Czyli, między innymi, rozpoznanie, czym tak naprawdę jest ego, i rozpoznanie mm, tej skorupy i maski, której wokół siebie budujemy, którą nazywamy swoją tożsamością, która tak naprawdę często jest po prostu kolosem na glinianych nogach. Jeżeli wiesz, zobaczysz, jakie jest prawdziwe źródło tego, kim wiesz, kim, za kogo się uważasz, i to po prostu pozwolisz się temu rozpłynąć, pozwoli, żeby to padło jak domek z kart, to tu się zaczyna prawdziwa siła bo wtedy przestajesz traktować rzeczy osobiście. Kiedy zaczynasz widzieć, wiesz, że byłaś po prostu w totalnym śnie, nie? Że sobie wyśniłaś siebie jakąś i wynikało to z różnych ran, braków i tak dalej i jesteś w stanie to wszystko przeżyć, to, to jeszcze raz z innej perspektywy, to co było początkiem całego tego procesu tworzenia swojej własnej iluzji, to już ciebie więcej rzeczy nie dotykają. I dla mnie pancerna psychika to jest taka, która jest w stanie... Z dowolnego, z dowolnego wydarzenia, z dowolnej sytuacji w życiu, niezależnie czy jest to coś przyjemnego, e, czy jest to coś ciemnego i bolesnego, e, po prostu przetransformować to na własny rozwój, czyli na wchodzenie jeszcze głębiej, na jeszcze głębsze rozpoznawanie swojej prawdziwej natury w ten sposób. I wtedy po prostu mm, jesteś w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją, bo ona jest już zupełnie przeramowana. Nie? Nie, nie, absolutnie nie chodzi o żadne, wiesz. A, i czy jest miejsce na emocje w tym wszystkim? No oczywiście, że tak, bo nie da się wyłączyć emocji. To wyłączenie emocji jest słabością, bo to znaczy, że nie jesteś w stanie dealować ze swoimi emocjami, czyli się ich boisz tak naprawdę, więc dlatego ich do siebie nie dopuszczasz. Ja się tego właśnie nauczyłem na, na bazie rozpoznania właśnie natury tego wszystkiego ja sam kiedyś byłem takim toksycznym wiesz alfa samcem nie bardzo mi zależało na tym żeby ludzie mnie traktowali jak alfa nie wiesz e, używałem sterydów nie musiałem być zawsze wielki e, musiałem być groźny nie robić groźną minę Zresztą pozostałości po tym widać dzisiaj ale pod tym wszystkim się kryje zawsze mały chłopiec, który po prostu jest niepewny siebie, boi się, którego spotkały różne rzeczy i ma powód, żeby się tak czuć, i który po prostu buduje wokół siebie maskę, który nie chce więcej cierpieć i który jest co gorsza nieświadomy tego wszystkiego, co się z nim dzieje i wierzy, że ta tożsamość jest prawdziwa. Zawsze to nie jest tak, że to jest źle i że wiesz, że tacy ludzie są źli, coś jest z nimi nie tak. To jest pewien etap, potrzebujesz tego doświadczyć, przejść przez to i. Przejrzeć przez iluzję po prostu dzięki temu. Potrzebujesz doświadczeń. Nie da się tylko dostać koncepcji w umyśle i zmienić wszystko. Trzeba podoświadczać tych rzeczy i każdy to musi właśnie ze swojej perspektywy doświadczyć i przerobić. I wtedy się pojawia właśnie brak tak zwanego kontaktu z emocjami. I wtedy właśnie wydaje się, że nic cię nie rusza, bo nie czujesz emocji. Ale to, że nie jesteś świadoma emocji, to nie znaczy, że ich nie ma w tobie i że nie mają na ciebie wpływu, na przykład na Twoje ciało. I stąd. Bardzo często się to potem przejawia na poziomie wiesz, somatycznym, e, czyli zawały, wylewy krwi do mózgu, e, w końcu wywala wywiesz korki w stronę depresji, zaburzeń lękowych e, i innych tych, e, tych rzeczy, o których ciągle teraz słyszymy i które kojarzymy z tempem życia. Tempo życia to jest moim zdaniem drugorzędny czynnik, który po prostu przyspiesza wyrzucanie tych tematów i te, intensyfikuje wyrzucanie tych tematów, które w sobie nosimy. Jest mniej bodźców, to to będzie działało wolniej. Hmm. No. I teraz to nie jest też złe, bo mamy okazję szybciej wzrastać, szybciej się rozwijać. Jeżeli jest coś po tym, po tym życiu, dalej, to fajnie, że mamy przyspieszone tempo, w przeciwieństwie do naszych przodków, prawda? Tak, no żyjemy dłużej, no wiadomo, mhm. nie? Wiesz, to u mnie na kanale mnóstwo, jak patrzę sobie na statystyki, to jest przedział wiekowy między 34 a 44, głównie mężczyźni, powyżej 60%. I to są już faceci na takim etapie w życiu, że oni się budzą. Mhm. Oni widzą, wiesz, okej, okay, biznes fajny zbudowali, mhm. ale wszystko pozostałe leży, nie? Mhm. To jest to, że albo dochodzą do momentu, że na co mi to wszystko? Po prostu, mhm. bo zdrowie, właśnie, kuleje, mhm. albo, albo lądują na, na sorze, bo jakieś zawały, jakieś wylewy, nie wiadomo co, albo nagle budzą się i widzą, że dzieci są już dorosłe i mhm. oni nie pamiętają, że w ogóle jakby były dziećmi, czy nie było ich w domu, mhm. czy, czy, czy w ogóle dzieci nie chcą do nich przyjeżdżać. I, i to jest taki trudny etap w życiu. To, co byś takim ludziom mógł powiedzieć? Od czego w ogóle zacząć? Jakie pierwsze kroki postawić? Od jakich pytań można tutaj rozpocząć, żeby mhm. zacząć pracować nad sobą? Przede wszystkim się nie piętnować. Bo gdyby możliwe było zdanie sobie sprawy z tego wcześniej, to byś sobie tą sprawę zdał lub zdała. Widocznie takie doświadczenie było ci do czegoś potrzebne, i teraz jest tylko pytanie, co z tym doświadczeniem zrobisz. Bo jeżeli zaczniesz do tego podchodzić tak, że już temat jest przegrany, że już jest za późno, że mogłem inaczej, to podważasz siebie, zaczynasz walczyć ze sobą i będziesz lecieć w dół. Zda wydarzyło się, to jest dobrze, że sobie z czegoś zdałeś sprawę, co było, co było, co jest dla ciebie ważne, wartościowe i to jest okazja, a nie problem. Bo to te znowu i warto sobie zdawać sprawę z tego, że. To nie jest tak, że wynika to z twoich świadomych decyzji. Czyli z jednej strony, my chcemy za to wziąć odpowiedzialność, żeby coś z tym zrobić, ale z drugiej strony, nie możemy brać odpowiedzialności w ten sposób, że e, to ja sobie to zrobiłem, że ja tutaj zawiniłem i tak dalej. Wiesz, podejmowałeś takie decyzje w tamtym okresie, bo taki miałeś stopień świadomości, w taki sposób patrzyłeś na rzeczy i z tamtej perspektywy to było najlepsze, co mogłeś zrobić. Nie? Teraz się zmienił Twój poziom świadomości dzięki temu doświadczeniu, więc możesz i właśnie dlatego patrzysz na to inaczej, bo odrobiłeś lekcję. Czyli tak naprawdę cały czas jesteś tylko i wyłącznie w jednym procesie rozwoju, a tak jak mówiliśmy wcześniej, pokochasz światło jedynie rozpoznając mrok. Odnajdziesz siłę jedynie rozpoznając swoje słabości. Ja tak często właśnie mówię takie trzy zdania: siła poprzez niedole, klarowność poprzez iluzję i inspiracja poprzez szaleństwo. Tak to wygląda. Więc nie dołujemy się, nie ciągniemy siebie w dół, wyciągamy wnioski, idziemy do przodu. Wszystko jest do zrobienia, a kluczem do tego jest rozpoznawanie natury umysłu, nie kolejne narzędzia, a zrozumienie jak najważniejsze narzędzie działa i z czego się to bierze. Bo też wykrowałeś takie życie, bo zostałeś ukształtowany przez swoich rodziców i programy, o których nie masz nawet pojęcia, że w tobie są, kreowały ci życie. I teraz taki szok ze stresem, jest momentem przebudzenia i momentem, w którym możesz właśnie spojrzeć głębiej. Gdyby, gdyby się to nie wydarzyło, to nie byłoby powodu, żeby patrzeć głębiej. Czyli nie byłoby powodu, żeby poszukiwać tego, co jest dużo ważniejsze niż wszystko inne i co sprawia, że to wszystko inne staje się szalenie dużo łatwiejsze do zdobywania. Bo paradoksalnie, kiedy na przykład zdasz sobie sprawę, że kasa nie jest najważniejsza i przez tą ścieżkę taką, właśnie przedsiębiorcy przejdziesz, to tą kasa się potem dużo łatwiej zarabia bo to przestaje być wyzwanie i, i temat życiowy, a staje się jak wyjście do sklepu po bułki. Efekt uboczny nie? Tak. działań, ale popatrz, bo mówisz o tym mroku i o tym świetle, że to zawsze musi iść w parze. To na dobrą sprawę to każdy z nas musi znaleźć swój mrok, żeby uh -huh. się pojawiło to światło. Tak, tak no na tym polega du dualizm naszego świata. To z jednej strony takie, wiesz, przykre, a z drugiej strony krzepiące, no bo wiadomo, mhm. że zawsze po burzy gdzieś tam to słońce wychodzi mhm. i pojawia się tęcza. A jeszcze cię dopytam o inteligencję emocjonalną, bo mhm. mówiliśmy o tym pancerzu, mhm. hmm, czyli dobra, przyjmujesz emocje, potrafisz nad nimi zapanować, ale to, co też widzę, to to, że ludzie pomału budzą się do tego, żeby nazywać swoje emocje, mhm. bo już dzisiaj nie wystarczy powiedzieć że jestem zły albo jestem zadowolony, tylko tam jest cała paleta jeszcze barw, czy jestem sfrustrowany, mm -hmm. jestem poddenerwowany i też szukanie źródła, bo wiesz, czasami nie wiem jak ty masz, ale ja tak mam, mm -hmm. że załóżmy, budzę się rano mm -hmm. i nic się takiego nie wydarzyło, a jestem cały dzień jakaś poddenerwowana, nie? Mm -hmm. I, tak, I tak szukam, więc, czy może coś mnie czeka, czy to jest stres, czy nie mm -hmm. i nagle dochodzę do momentu, że nie, to nie jest to. I, i kwestia jest taka, że ludzie czasami mm, szukają w innych winy, a, a właśnie nie potrafią pracować nad swoją inteligencją emocjonalną. Mhm. Czy inteligencję emocjonalną? Ja kiedyś tego terminu w ogóle nie rozumiałem, dopóki się nie zajęłem hipnozą, bo w hipnozie jest coś takiego, że dla każdej emocji, dla każdej sytuacji, dla każdego nawyku w życiu jesteśmy w stanie odnaleźć w pamięci przyczynę, która zaprogramowała ten schemat, skąd to się tak naprawdę bierze. I wygląda to zwykle w ten sposób, że to są wydarzenia z dzieciństwa czy w okresu dorastania. I tak naprawdę wspomnienie, na które patrzysz, na przykład jakiś chłopiec czy jakaś dziewczynka, nie, która została, nie wiem, coś tam niedoceniona, wyśmiana i tak dalej, to jest po prostu reprezentacja pewnego programu, pewien symbol, to takie wewnętrzne dziecko. I w, w praktyce, kiedy idziesz sobie przez życie, wiesz na jakąś sytuację, to twój system się regresuje do tego wieku, w którym został zaprogramowany, zaprogramowany dany bodziec, w sensie dana reakcja na bodziec, i odtwarzasz emocje z perspektywy dziecka. Dlatego ludzie, na przykład, dorośli się często zachowują nieracjonalnie. Nie? I ciężko jest mówić wiesz, o inteligencji emocjonalnej, kiedy większość Twoich programów jest w ogóle niezaktualizowanymi programami z dzieciństwa. Wtedy właśnie widzimy, że, że ci ludzie są, raz, że zachowują się nie tak, jakbyśmy oczekiwali, nie? czy tak, jak jest po prostu przyjęte, a dwa, że nie umieją tego nawet do końca nazywać, bo jeżeli ciągle używasz już programów z dzieciństwa, to wtedy tego rozpoznania nie było. No i druga sprawa jest taka, że nikt nas tego nie uczył. Nie? W szkole się uczyliśmy nazw rzek, a nie na przykład tego, co czujemy, czyli znowu nie uczyliśmy się najważniejszego narzędzia, a uczyliśmy się tylko konsekwencji tego narzędzia, czy rzeczy, które są w drugiej linii. Także, także tak to wygląda i nazywanie emocji jest szalenie ważne, bo jeżeli w, jest, jesteśmy w stanie coś nazwać, to jesteśmy w stanie w tym pracować. Dopóki coś jest nienazwane, to jest gdzieś tam w takiej przestrzeni umysłu, w której nie do końca umiemy się poruszać. To oczywiście można wytrenować, bo koniec końców wszystko jest odczuciem. I w tego sobie warto dać sprawę. Myślę, że takim przykładem, który naprawdę pokazuje, co tu się dzieje, to jest zdanie sobie sprawy, że język. Jest tylko i wyłącznie zestawem symboli, które stworzyliśmy do tego, żeby podzielić się w drugą istotą tym, jakie mamy odczucia wewnętrzne. Mm -hmm. I tym jest język, na którym stoi cała nasza cywilizacja. Więc wszystko się wprowadza do emocji. Jak jeszcze wiesz, dochodzimy do, do takich teorii, właśnie szalonych, że emocje są złe, albo emocje osłabiają, to to, to jest w ogóle jakiś mednes, to jest totalne szaleństwo po prostu. To jest tak sprytnie ubrany lęk, że historia, nie? No. A, a dzieje się tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy, o których się jeszcze się nie mówi, a myślę, że w najbliższych latach się będzie mówić, bo na przykład takie stany, że wstajesz rano i są emocje, a nie wiesz skąd one są, bardzo często są generowane przez sny, na przykład. Bo w kulturze zachodniej podchodzimy do snów jako do czegoś odrębnego od rzeczywistości. Gdzie tak naprawdę, on, zarówno sny, jak i rzeczywistość mają dokładnie taką samą naturę. Są generowane przez umysł. Śnienie się różni od rzeczywistości jedynie tym, że rzeczywistość jest, projekcja rzeczywistości dzieje się z uwzględnieniem pięciu zmysłów, które mamy. Czyli dostajemy sygnały z naszych zmysłów i tworzymy sobie pewną halucynację, która pozwala nam wchodzić w interakcję z materią. Nie? Natomiast we śnie. Umysł wycofuje się ze zmysłów, świadomość wycofuje się ze zmysłów i tworzy projekcje na bazie wcześniejszych doświadczeń, które są tak naprawdę losowe, zależnie od tego, jak po, prostu umysł, jak po prostu umysł się zachowuje w czasie snu. Ale jeżeli zaczniesz się przyglądać swoim snom, to zauważysz, że one są tworzone na bazie twoich podświadomych programów, tylko są umieszczone w innych okolicznościach niż twoja rzeczywistość. Więc tak naprawdę odtwarzasz te same programy, i co najważniejsze, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy, sny pogłębiają twoje programy. Jeżeli porozmawiasz z buddystą, to on ci to nazwie prawem karmy. Karma to jest nic innego jak prawo przyczyny i skutku, to nie jest żadna kara i nagroda. Tylko że każde działanie we wszechświecie ma swoją konsekwencję. I działania we śnie również mają swoje konsekwencje. Ludzie sobie z tego w ogóle nie zdają sprawy. Wiedzieli to zarówno buddyści, wiedzieli to zarówno Szamani ze starych czasów. To na przykład w tradycji huny przekazywane, czyli hawajski szamanizm pochodzący od kahunów. wszystkie stare kultury zdawały sobie z tego sprawę. Oni różnie w to nazywali. Buddyści mówili o karmie, a na przykład, a na przykład w hunie mówi się o takim zjawisku, że to, co my nazywamy podświadomością, oni na to mieli trochę inny termin, powiela w kółko to, co do tego wrzucamy do środka. Czyli działa to też w przyszłość. Czyli przykładowo, jeżeli ja ciągle się nastawiam na tryb walki, to umysł będzie mi generować coraz więcej sytuacji, w których będę mógł walczyć. Dlatego ludzie, którzy walczą, wierzą, że walka jest najlepsza. Ludzie, którzy czczą pokój, wierzą, że pokój jest najlepszy, bo to im ich umysł potwierdza. I tak samo działają sny. Jeżeli we śnie w kółko się boisz, to będziesz mieć więcej lęku w życiu codziennym. I możesz to nawet nazwać snem proroczym, a równie dobrze można to spojrzeć jak na przyczynę różnych sytuacji, w których się boisz, i tak dalej, i tak dalej. Umysł jest niesamowity, o tym możemy rozmawiać jeszcze no przez, możemy, przez kilka dni, wiesz, tak od rana ucieka. do wieczora. Tak. I moim zdaniem w tego, w tego wynikają problemy. To już nawet Buddha powiedział, że całe zło. Czy wszystkie problemy ludzkie wynikają z niewiedzy? Nie, on powiedział tak, że problemy wynikają jedynie z niewiedzy, nie wynikają ze zła. Bo zło obiektywnie istnieć tak naprawdę nie może jako takie, jako absolut, bo prawo karmy musi pra musiałoby sprawić, że zło by samo siebie unicestwiło, nie? Więc zło jest tylko i wyłącznie konsekwencją braku wiedzy, które też jest, w które też jest w czymś, co przemija. Nie? Można to nazwać zaciemnieniem umysłu i tak dalej, i tak dalej. Brakiem po prostu zrozumienia, jak działa ta piękna maszyna, a nie wydaje mi się, żeby był ktokolwiek na świecie, kto ma odpowiedź na wszystkie pytania, jak to dokładnie działa, i cały czas to zgłębiamy, zgłębiając siebie, rozpoznajemy, jak działa cały wszechświat i z każdym kolejnym uświadomieniem sobie czegoś sobie, zaczynasz realnie żyć w innym świecie, innych możliwości masz inne znaczenia przypisywane różnym rzeczom, masz inne poczucie sensu i co więcej, zaczynasz rezonować z innymi osobami, po prostu się z nimi naturalnie dogadywać i czuć się dobrze w ich otoczeniu, a te osoby z kolei dają ci jeszcze inne, jeszcze ciekawsze punkty widzenia i to jest droga, to jest jeden wielki fraktal, nie? Który, który cały czas odkrywamy, są kolejne, kolejne, kolejne poziomy. A nawet oświeceni mówią, że jak już po oświeceniu, tam jest dalej, jeszcze kolejne poziomy, nie? To, co gdzieś dla wielu z nas się wydaje po prostu tym ostatecznym, wiesz, momentem. Idziesz dalej, nie? Do innego poziomu znowu bytowania i tak dalej. Otworzyłyś też oczy, bo, bo, wiesz, z tymi snami to w ogóle super. To poczytam sobie też chętnie. A druga sprawa, że to jest nasze tylko preludium, to nasze spotkanie na pewno. Także bardzo fajnie. Dziękuję ci. Dziękuję Ci również bardzo. No za i Wam dziękujemy też. Dajcie oczywiście znać, co myślicie o tej rozmowie. Jakie wątki mielibyśmy rozwiązać, rozwinąć? Ponieważ kto wie, może po targach jeszcze się złapiemy. Bardzo łapiemy. Lęknie, wiesz, tutaj czas tak szybko uciekał, to już nas gonią, słuchajcie. Tak jest. Ale, ale to będzie tylko i wyłącznie część pierwsza. Super, dziękuję Ci pięknie. Dzięki bardzo.